Wraz ze wzrostem zainteresowania welonami w Polsce rośnie też popyt na ryby importowane drogie rasowe. Dzisiaj przedstawię Wam, jak taką kwarantannę przeprowadzić u siebie w domu. Dobrze świadczy o sklepie, jeśli przeprowadza kwarantannę i odrobacza ryby, i zapewnia, że kupujemy od niego rybkę zdrową, szczęśliwą, bezproblemową. Czy tak jest, czy nie, obowiązek kwarantanny nowych ryb spoczywa tylko i wyłącznie na nas. I to od nas zależy, to co wprowadzamy do swojego zbiornika. Kwarantanna ryb importowanych z Azji, z Tajlandii może potrwać od miesiąca do kilku miesięcy, więc musimy się upewnić, że mamy do tego odpowiedni zbiornik z odpowiednią filtracją. Jak zwykle staram się nie narzucać Wam poglądów, więc pokażę Wam dzisiaj trzy sposoby, jak do takiej kwarantanny podejść. Jeden będzie mój, a drugi dwóch moich znajomych z Wielkiej Brytanii. Zanim zacznę, chciałabym powiedzieć, że ryby hodowane w Tajlandii są trzymane na zewnątrz, gdzie temperatury są bardzo wysokie. Bywają też w zupełnie innej wodzie niż takiej, jaką mamy w Europie. Będziemy więc skupiać się na stopniowym przystosowaniu ryb do warunków panujących w naszym domu, w naszych zbiornikach. Również to, że welony w Tajlandii trzyma się na zewnątrz, sprzyja infekcjom pasożytniczym. Wystarczy, że coś przypełznie, jakieś zwierzątko zrobi kupę do zbiornika albo przyleci ptaszek i się napije i już mamy tutaj otwartą drogę do namnażania się infekcji pasożytniczych. Dodam też, że agresywny grooming i dążenie do idealnych, pięknych kształtów oraz bardzo, bardzo szybki wzrost ryb, może je trochę osłabić. Właśnie stąd potrzeba nagrania odcinka rybą, które są takie wypielęgnowane, wypięknione, ale mają też zupełnie inne potrzeby. Numer jeden. Moja metoda. Źródło, z którego obecnie kupuję ryby, znajduje się w Europie, chociaż zajmuje się importem ryb z Chin, Japonii oraz z Tajlandii. Wysyła ryby praktycznie bez kwarantanny zaraz po transporcie, co wiąże się z wieloma pasożytami. Temperatura w tamtejszych zbiornikach to jest jakieś 15-18 stopni, więc u mnie nie ma potrzeby schodzenia drastycznego z temperatur. Jeśli transport trwa dłużej niż 24 godziny i zazwyczaj przychodzą wszystkie ryby w jednym worku z małą ilością wody, więc szanse, że amoniak jest kosmiczny, są ogromne. Moja metoda, więc to jest dostosowanie temperatury, jaką mam u siebie w zbiorniku z tą z worka i bezpośrednie przełożenie ryb do akwarium. Jest mniejszy stres chwilowej zmiany parametrów niż z tego, jeśli miałabym otworzyć worek i stopniowo dolewać do niego moją wodę. Taki zabieg jest ok i jest zalecany, jeśli przyprowadzamy rybę ze sklepu zoologicznego, który znajduje się na drugim końcu miasta. Zwykle jest tak, że daję rybom jakiś czas, żeby się ogarnęły po transporcie, zwłaszcza jeśli jest to transport lotniczy. Ryby wtedy mogą wyglądać bardzo niekorzystnie, gdy jak wiecie, zmiana ciśnień może wpływać na ich pławność. Zdarza się tak, że ryby wiszą albo głową do dołu są markotne, polegują na dnie i jest to całkowicie normalne i oczekuje się, że za jakiś czas, kilka godzin, jeden dzień ogarną się. Ryby po długim transporcie będą też potrzebować dodatkowego natlenienia, zwłaszcza jeśli mamy zamiar je trzymać w wysokich temperaturach. Zauważyłam u siebie, że ryby, które przyjeżdżają do mnie, mają dosyć dziwny i specyficzny zapach, więc żeby go wyeliminować, przez pierwsze 2-3 dni robię podmianki co 12 godzin, a potem już w kolejnych dniach kwarantanny robię je raz dziennie. Po kilku godzinach, kiedy ryby już przyjadą i ich stan wydaje się stabilny, zaczynam testy pod mikroskopem, ale tego dnia badam tylko śluz. Staram się przejrzeć jak największą ilość ryb, żeby ustalić dobry plan działania na najbliższe kilka dni. Zwykle mam do czynienia z kilkoma pasożytami naraz, więc plan ustalam według tych najbardziej śmiertelnych, ale albo też jeśli są na podobnym stopniu śmiertelności, to sprawdzam, których jest po prostu więcej i które są bardziej pilne. Słuchajcie teraz najważniejsze, nie wiem, zróbcie sobie screena, zapamiętajcie, podam Wam, jak wygląda lista pasożytów pod względem śmiertelności. Numer 1 ospa, numer 2 kostia. numer 3 Chilodonella, numer 4 przywrysk numer 5 Trichodina. numer 6 przywrysk kurny, numer 7 splewka, numer 8 robaki kotwiczne. Ostatnio staram się też unikać agresywnego leczenia lekami dla karpikoi, a z pasożytami jednokumórkowymi staram się rozprawiać bardziej pokojowo. Drugiego dnia po przyjeździe zaczynam karmienie i skupiam się tutaj na produktach miękkich, łatwo przyswajalnych, tonących. Najczęściej jest to jedzenie żelowe. Cały proces leczenia monitoruję pod mikroskopem. Sprawdzam również odchody i na podstawie tych wszystkich badań modyfikuję leczenie według potrzeb. Również codziennie sprawdzam jakość wody. Przez pierwsze dni unikam zapalania światła. Robię to tylko na kilka minut dziennie albo przy karmieniu, żeby zobaczyć jak się ryby ruszają, w jakiej są kondycji, czy mają jakieś otarcia, zadrapania, kropki, rany i tak Czy coś ewentualnie jeszcze na przykład wymaga mojej większej uwagi. Sprawdzam również oczy, czy nie są zamglone. Jeśli widzę jakikolwiek niepokorne objaw na skórze, to robię od razu zdjęcie, żeby mieć punkt odniesienia, czy robi się lepiej, czy robi się gorzej. Z doświadczenia zauważyłam, że drugi i trzeci tydzień kwarantanny są najtrudniejsze. Czasem nie da się uniknąć strat. Po całkowitym zakończeniu leczenia ryby powinny optymalnie zostać w kwarantannie przez kolejny miesiąc. Oczywiście można krócej, jeśli jest, mamy stuprocentową pewność, że nie przyniesiemy żadnych patogenów do głównego zbiornika. Moja metoda kwarantanny opiera się na posiadaniu mikroskopu i uważam, że że jest to bardzo ważny wydatek, zwłaszcza jeśli kupujemy drogie ryby i, i rasowe, bo pozwala nam to dobrze monitorować stan ich zdrowia i dobierać odpowiednie leczenie. Żaden lek nie jest obojętny dla ryby i każde nie, źle dobrane leczenie to przede wszystkim są koszta, ale po drugie na pewno negatywnie odbije się na zdrowiu ryby. Może ją dodatkowo osłabić wtedy, kiedy ona potrzebuje być silna i zawalczyć z tymi wszystkimi infekcjami, z którymi do nas przyszła, i dodatkowo jest osłabiona trudnym, długim transportem. Przedstawiam Wam dwa różne podejścia moich znajomych z Wielkiej Brytanii, którzy robią prywatne importy i ściągają ryby z Tajlandii, z znanych, zaufanych farm i ze znanych linii. Podejście numer jeden: kwarantanna trwa około 3-4 tygodni, w zależności od kondycji ryby, i przez pierwsze 2-3 dni osoba ta wstrzymuje się od podmianek wody, chociaż warto tutaj zauważyć, że w tym zbiorniku działają cztery duże filtry. Temperatura zbiornika to jest jakieś między 27 a 30 stopni i podaje on sól, żeby zredukować stres i zwiększyć aktywność ryb. Oczywiście natlenienie na maksa. Przez pierwszych kilka dni hodowca ten nie włącza światła oraz wstrzymuje się od karmienia. W ten sposób chce uniknąć problemów zdrowotnych. Niezapalanie światła również ma za zadanie ograniczyć stres. Mówi tak: Kiedy ryby są zestresowane, dużo łatwiej u nich o problemy z zaparciami, a to może prowadzić do siedzenia na dnie. Po około 3-4 dniach zaczyna robić podmianki. 50% codziennie i kontynuuje je do zakończenia kwarantanny. W tym samym czasie też zaczyna karmienie. Kolejnym krokiem jest leczenie profilaktyczne. Na pierwszy rzut leci Paraguard firmy Sikem. Wydaje mi się, że on nie jest legalnie dostępny w Europie, chociaż jeszcze półtorej roku temu był i też miałam go zamówić, tak jakoś mi się schodziło. W końcu zamówiłam go i po kilku tygodniach zauważyłam, że on nie doszedł. Więc dzwoniłam do sklepu zapytać się o co chodzi, skoro mam go w koszyku, zapłaciłam i wszystko jest ok. I oni powiedzieli, że ktoś wymyślił sobie w Europie, że z tych specyfików robi się dopalacze i zostały one wycofane. No ale dalej dostępne są za granicą, w Ameryce na przykład. Paraguard zabezpiecza przed pasożytami, bakteriami, infekcjami grzybiczymi oraz wirusami. Jak mówi mój kolega. Używa on tylko jednej dawki, a nie całego cyklu leczenia, i stąd nazywa to działaniem profilaktycznym. W drugim tygodniu rozpoczyna odrobaczanie jedzenie z fenbendazolem. To jest również środek, który jest niedostępny w Europie, z tego co mi wiadomo. Leczenie to trwa trzy dni i po tym czasie wraca do normalnego schematu żywienia. Dieta podczas kwarantanny powinna być lekko strawna, z dużą wilgotnością i hodowca ten zaleca jedzenie żelowe repasz. Zwraca też uwagę, żeby przez cały czas trwania kwarantanny Monitorować jakość wody, bo tutaj parametry muszą być absolutnie idealne. Radzi też, żeby zamawiać mniej ryb, a częściej, ewentualnie, żeby swoją maksymalną uwagę poświęcić tym właśnie rybom, które są w kwarantannie. Ostatnia uwaga jego jest taka. Zawsze kupuję ryby od wybitnych hodowców w Tajlandii. Znam pochodzenie i linię swoich ryb. Ryby gorszej jakości żyją krócej. Wolę jakość nad ilość. Teraz drugie podejście to będzie podejście Johna Paula, którego już znacie z serii Coffee with Chocolate Cake, którą zresztą rozpoczynał. Jego podejście ma kilka punktów wspólnych z poprzednią osobą, ale także kilka różnic. Wspólne punkty to takie wysoka temperatura, głodówka przez kilka pierwszych dni oraz sól do akwarium ogólnego. Zapytany o Procent zasolenia akwarium odpowiada tak. Nie skupia się na procentach, tylko na zachowaniu ryb, jak się czują i adoptują do nowych warunków. John Paul nie używa wcześniej wymienionych leków na pasożyty, ale codziennie przez kilka pierwszych dni kwarantanny robi swoim rybom kąpiele w błękicie metylenowym. Zobaczcie, jakiego ma ogromnego ranczu. John jest zwolennikiem teorii, że czysta woda porodzi sobie z każdą infekcją. Uważa też, że ryba potrzebuje czasu, żeby zaaklimatyzować się do nowych warunków. Jak zwykle nie narzucam, starałam się pokazać trzy różne podejścia do kwarantanny, chociaż tych podejść jest tylu, ile jest hobbystów czy ludzi, którzy importują ryby. Najważniejszą rzeczą jednak, którą chcę narzucić, jest to, żeby pamiętać, że kwarantanna jest obowiązkowa i ma na celu zachowanie dobrobytu, dobrostanu ryb nowych, które przyjeżdżają. Ale także tych, które już mamy w głównym akwarium. No dobra, już więcej nie zanudzam. Dziękuję za uwagę i do następnego.